czwartek obradowała Rada Miasta. Na sesji prezydent Mirosław Pobłocki poinformował, że dyrektorzy tczewskich samorządowych szkół podstawowych w uzgodnieniu z władzami Tczewa złożyli wniosek do sanepidu o wprowadzenie we wrześniu nauczania hybrydowego, pozwalającego na prowadzenie zajęć w starszych klasach rotacyjnie, w szkole i zdalnie. Sesję rozpoczęło sprawozdanie z działalności bieżącej władz miasta, które przedstawił prezydent Mirosław Pobłocki. Mówił m.in. o inwestycjach i przetargach. Poinformował, że przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ulicy Mostowej według kosztorysu może wynieść 22 miliony złotych. Kończąc swoje sprawozdanie, prezydent przekazał informację najświeższą dotyczącą powrotu uczniów do szkół od 1 września. Dyrektorzy szkół podstawowych zwrócili się do mnie z prośbą o wyrażenie zgody, taka jest procedura, w przedmiocie zawieszenia zajęć w szkołach podstawowych, zawieszenia, czyli przekształcenia tych zajęć w tryb tak zwany hybrydowy, czyli zdalny. Wyraziłem na to zgodę, w tej chwili wniosek jest skierowany do sanepidu i to sanepid podejmie decyzję. Chodzi o pierwszy miesiąc, czyli cały wrzesień. Na czym ma polegać nauczanie hybrydowe? Dyrektorzy chcą, aby klasy 5-8 miały lekcje w trybie rotacyjnym. 2 tygodnie w szkole i 2 tygodnie nauczania zdalnego. Pozwoliłoby to zmniejszyć liczbę uczniów przebywających jednocześnie w budynku. Lekcje w klasach 1-4 odbywałyby się normalnie. Dyrektorzy zaproponowali takie rozwiązanie na wrzesień, aby zminimalizować zagrożenie zarażeniem koronawirusem wynikające z powrotów wakacyjnych. Wprowadzenie takiego rozwiązania wymaga zgody sanepidu. Czekamy w tej chwili, co sanepid na to powie. Przypomnę, że zgodnie z prawem to sanepid podejmuje taką decyzję, a nie prezydent miasta. Ja wspieram w tej chwili dyrektorów szkół. Uważam, że przynajmniej wrzesień powinien być miesiącem takim kiedy będziemy reagować na to, co się będzie działo w szkołach. Radni pytali prezydenta o liczbę zakażeń koronawirusem w Tczewie, jak również zwracali uwagę na niepokojące zgłoszenia mieszkańców dotyczące szerokości chodnika na remontowanym odcinku ulicy Gdańskiej. Radni przekazali informacje z przeprowadzonej kontroli w szkole podstawowej nr 11. Następnie głosowali, by dokonać wyboru ławników do Sądu Powszechnego. Rada głosowała nad szeregiem uchwał. Wszystkie przyjęła do realizacji. Jedna z nich dotyczyła zmian w układzie przystanków autobusowych w Tczewie. Była również uchwała korygująca tegoroczny budżet. W części poświęconej zgłaszaniu wniosków i interpelacji radni byli aktywni. Głos zabrali Tomasz Tobiański, Wojciech Borzyszkowski, Łukasz Brzątkowski, Marcin Kusowski, Józef Cichon i Bożena Chylicka.